tu się widzimy od 2 godzin, ale po ciemku siedziałam w kącie i przyznaję, że jeszcze się zbieram po tym filmie, bo spędziłam go cichutko w kąciku, czasem łukając. Tak, opowieści, a szczególnie prawdziwe opowieści, obrazy działają. I też nie wiem, co tak naprawdę ważnego nie zostało powiedziane w tym filmie, bo ten film pokazał nam to, co jest najważniejsze i pokazał nam na końcu, co powinniśmy zrobić. Ta przypowieść ze świecą, że lepiej zapalić jedną świecę niż klnąć na ciemność, to myślę, że jest to, co gdzieś tam chciałabym też ja wam przekazać. Także tak zbieram jeszcze raz myśli, używając tych slajdów, tych obrazów, które przyniosłam dzisiaj ze sobą, zwrócę uwagę na parę rzeczy, które gdzieś tam dla mnie są ważne i często będą się powtarzały z tym, co było powiedziane na filmie, wtedy gdzieś to tylko zaznaczę. Z takich wartości dodanych z tym tłumaczenia tego filmu, czasem zawieszały się napisy i dwa hasła przez prawie cały czas były wyświetlane. Jedno z nich: jesteśmy taką asteroidą. A drugie: przez dłuższą część filmu patrzysz na to. Ja myślę, że to jest coś, co możemy stąd zabrać, każdy z nas ze sobą, jako taką przypominajkę. Patrzysz na to i czy chcemy tylko na to patrzeć, czy chcemy coś z tym robić. Bo patrzymy, jako ludzie, jako jeden z wielu gatunków. Od początku swojej historii zabijamy i zachwycamy się. I uwieczniamy. Zachwycamy się różnorodnością życia, jesteśmy z nią nierozerwalnie związani, jesteśmy od niej zależni. Pierwszy obraz, który wam przyniosłam z internetu, a bezpośrednio, a dalej z Borneo, on już krąży w sieci od chyba półtora miesiąca, natomiast jako wyniki badań po recenzjach został opublikowany przedwczoraj w Nature. To jest najstarszy, znany obecnie obraz, sztuka figuratywna. Najstarszy znany dzisiaj, wydatowany na przynajmniej 40 tysięcy lat. Jak zobaczymy na następnym slajdzie, gdzieś ten sam obraz rozrysowany, co tam tak naprawdę się znajduje, to oprócz odcisków dłoni są to zwierzęta. Nie będę interpretować po 40 tysiącach latach, czy ten obraz jest wynikiem zachwytu, czy dumy z upolowania tego stworzenia, ale uwieczniamy też to, co zabijamy od początku. Trochę bliżej i w czasie, i w przestrzeni, jak zobaczymy następny obraz żubrów w Europie. Wyniki badań niedawnych pokazały, że ci ludzie 12, 20, kilkadziesiąt tysięcy lat temu wykonujący rysunki na skałę bardzo dobrze wiedzieli, co rysują i wiernie oddawali to, co widzą. Niedawno opublikowane badania pokazały, że to, co było długo zagadką, w jaskiniach pojawiały się różne przedstawienia żubrów. Okazało się, że te dane archeologiczne, te różne wyobrażenia zostały potwierdzone przez badania genetyczne. Dzisiejszy, jeżeli jeszcze dalej pójdziemy, to zależy, niektórzy wolą oglądać bardziej matematyczne, schematyczne wykresy, inni bardziej obrazki i historyjki. Żubr europejski, dzisiaj występujący, znany nam gatunek, jest tak naprawdę hybrydą międzygatunkową, jest krzyżówką dwóch występujących tutaj kiedyś gatunków: tura, przodka bydła i bizona stepowego, co potwierdzają rysunki sprzed kilkunastu tysięcy lat i zmieniające się także z czasem, pojawiające się z czasem nowe przedstawienia niewystępujących wcześniej zwierząt. Bliżej nas, zachwyceni przyrodą i różnorodnością życia, Ernst Haeckel i jego dziesiątki przynajmniej tablic, odwzorowanych często wiernie, super wiernie,
zwierząt i roślin, Kunstblume der Natur. Ernst Haeckel, oprócz tego, że dokumentował to, co widział, to stworzył też być może jedną z pierwszych, pod wrażeniem prac Darwina, umiejscowił człowieka w tym świecie żywym. Nie mówię, że jest to najstarsze drzewo genealogiczne człowieka, ale jest to tablica. Ja jak znalazłam jedną ze starszych, pokazujące miejsce człowieka na tym jednym wspólnym drzewie życia bezkręgowym, właściwie jednokomórkowe, organizmy jednokomórkowe, drzewo wspina się przez bezkręgowce, kręgowce i wreszcie kończy, wieńczy to koronę tego drzewa wieńczy człowiek. I te sto kilkadziesiąt lat temu to przepiękne przedstawienie miejsca człowieka na tym jednym drzewie życia. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach odchodzi do lamusa, bo chciałabym wam pokazać dzisiaj, jak się przedstawia drzewa genealogiczne gatunków często. Jest to okrąg. Jest to okrąg, gdzie początek życia na Ziemi jest w samym środku i z niego rozchodzą się gałęzie. Aż na obwodzie tego koła widzimy gatunki, które występują obecnie, które żyją obecnie i gdzieś w jednym nieznaczącym, takim samym jak wszystkie inne miejscu jest nasz gatunek. Następne przedstawienie, lubię to drzewo, pomimo że jest to przedstawienie może infantylne, gdzieś ściągnięte z projektu rzeczywiście edukacyjnego. Lubię to drzewo za to, że pokazuje, że gdzieś u naszych początków tak naprawdę to nasze drzewo jest krzakiem, że tam te wszystkie powiązania gdzieś zaczynają się zlewać i dochodzi do czegoś, co nazywane jest horyzontalnym transferem genów, czyli przekazywanie informacji genetycznej czasem między odległymi od siebie gatunkami. Jak klikniemy dalej, i może taki będę jakiś taki ruch wykonywać charakterystyczny, ślimak Elysia chlorotica, która jest zielona dlatego, że ma w swoim ciele chloroplastę. I ona, jak sam ten ślimak nie potrafi sam tych chloroplastów wyprodukować, on je zjada. On je po prostu zjada z roślinami i przechowuje w swoim ciele. Natomiast w swoim DNA jądrowym posiada geny, które umożliwiają podtrzymywanie tych chloroplastów przy życiu. Czyli gdzieś później już w swojej historii doszło do transferu genów od roślin i umiejscowienie ich w DNA jądrowym tych ślimaków, także one kodują te chloroplasty w swoim ciele, podtrzymując ich funkcjonowanie i korzystają z ich działalności. Niedawno skonstruowane drzewo, kolejne drzewo życia, pokazujące, jak bardzo niedoceniona jest różnorodność organizmów, których nie widzimy, organizmów jednokomórkowych, a jeszcze dalej, bakterii. To wszystko na tym drzewie to są bakterie i inna grupa. Jeszcze jakiś czas temu, gdzieś tam przez laików nas też uznawana za podobne do bakterii archea. I to jedna gałąź to są eukarionty, czyli organizmy, które posiadają komórkę zbudowaną tak jak nasze, czyli glony. Wszystkie rośliny, dalej wyższe rośliny, zwierzęta, grzyby i tak dalej. Jesteśmy gdzieś na jednym maleńkim końcu tej gałęzi. Różnorodność, której nie dostrzegamy, której zapominamy, która jest niedoszacowana, niedoceniona i niedoceniona też jest prawdopodobnie. Coraz lepiej ją poznajemy, ale wciąż możemy się domyślać, że nie do końca. Jej rola w ekosystemach, a także w ekosystemach naszego ciała. To w ciągu ostatnich paru lat pojawiały się kolejne prace pokazujące nie tylko zależności, ale i mechanizmy, w jaki sposób nasza flora bakteryjna powiązana jest z funkcjonowaniem naszego układu odpornościowego, naszego mózgu, naszego samopoczucia, skłonności do otyłości, cukrzycy i wielu, wielu innych chorób. Jak bardzo to wszystko jest powiązane z naszą florą bakteryjną. Kolejne przedstawienie, kolejne przedstawienie. Znowuż, tutaj jest dosyć antropocentryczne czy sapocentryczne, te wszystkie bakterie i archea schowane są na jednej małej gałęzi, ale znów mamy początki życia w środku i rozbiegające się, powstające kolejne nowe gałęzie gatunków, kolejne promienie
przepraszam, nie promienie, a obwody tego drzewa, jak pierścienie, pierścienie, słoje drzewa przedstawiają bogactwo życia, różnorodność życia w kolejnych momentach historii, znowuż na zewnętrznym obwodzie dzisiaj. Co to drzewo dobrze pokazuje, no może jest tutaj przepalone w teraz, to te momenty gwałtownego wzrostu liczby gatunków, różnicowania się gatunków, wysokiego tempa powstawania gatunków i te momenty wymierania. Gdzieś tam co jakiś czas widzimy białe pola, czyli te miejsca, w których jakieś linie znikały. Szacuje się, że nawet 99% gatunków, które kiedykolwiek żyły na Ziemi, już zniknęły. Jeśli podejdziemy do tego w taki, zastanowimy się, w jaki sposób różnorodność powstaje, to trwa. Czasem bardzo długo. Żeby odtworzyć różnorodność biologiczną, która ewoluowała przez dziesiątki czy setki miliony lat, żeby życie w naturalny sposób ją odtworzyło, potrzeba jest zapewne znowuż 10 czy setek milionów lat, żeby podobna różnorodność powstała. Podobna, bo ona będzie zapewne zupełnie inna, ale i nie wiemy jaka. Ale to ten czas jest potrzebny. Tych procesów nie przyspieszamy, chociaż przyspieszamy wiele innych. I zastanawiając się, to była mowa o tym, że było wielkich pięć wymierań i że wkraczamy w szóste. Rzeczywiście w historii Ziemi mieliśmy momenty, to jest tempo wymierania gatunków, tą czarną linią, kropkowaną linią, tempo powstawania gatunków. Mieliśmy wiele okresów w historii planety, kiedy tempo wymierania znacznie wzrastało. Jeśli się przyjrzymy, chwilę później wzrastało także tempo powstawania gatunków po wielkich zmianach, katastrofach, opustoszeniu, przynajmniej częściowym planety, następował boom i różnicowanie się gatunków i zajmowanie opuszczone wcześniej niż. Zwróćmy uwagę na te momenty rzeczywiście gwałtownego wymierania, co się dzieje. To jest taki wykres przedstawiający proporcje składu fauny mórz. Tak naprawdę, czyli jakie zwierzęta, jakie bezkręgowce wodne dominowały w morzach w różnym okresie. I okazuje się, że gdzieś po kolejnym wymieraniu ramienionogi zostały zastąpione przez głowonogi, które przy którymś tam kolejnym wymieraniu właściwie niemal zniknęły. To dzisiaj, to bogactwo głowonogów, które dzisiaj obserwujemy, to jest jakiś marny wspominek tego czasów, kiedy kiedyś niemal dominowały w morzach, zastąpiły w pewnym momencie ślimaki i morze. Czyli ta różnorodność na Ziemi wielokrotnie załamywała się i odradzała, zmieniała się. Niektórzy podnoszą taki argument, no dobra, szóste wymieranie, mieliśmy pięć, no i co, mamy kolejne. Rzecz jest w tym, że podczas tych poprzednich nie mieliśmy na planecie 8-miliardowej populacji naszego własnego gatunku, absolutnie zależnego od funkcjonowania ekosystemów tej planety. Jeśli jeszcze raz tam klikniemy, to rzeczywiście, o czym wspominałam, odbudowanie traconej różnorodności trwa, a rzeczy na świecie dzieją się coraz szybciej. Antropocen, o którym była mowa w filmie, rzeczywiście parę lat temu została zgłoszona, czy już zgłoszona przez geologów do międzynarodowego ciała zajmującego się takimi sprawami, wniosek o to, żeby uznać, że jesteśmy w nowej epoce geologicznej. Antropocen, czyli epoka, w której powierzchni planety kształtują już nie tylko lądolodnie i inne wybuchy wulkanów i inne czynniki naturalne, ale właśnie działalność człowieka. Coś tu się jeszcze nie wszystko pojawiło, a to wróćmy, przepraszam. Zmiana systemu, trochę będziemy mieć takich dziwnych wydarzeń. Czy możemy wrócić? Nie, nie możemy. Dobra, no to jedziemy dalej. Wszystko dzieje się coraz szybciej. Ten wykres, który widzieliście, to jest wzrastająca liczba populacji na świecie. Za każdym razem, jeżeli widzicie wykres w takim kształcie, to znaczy, że proces, o którym mowa, przyspiesza.
ten wzrost liczebności populacji ludzkiej przestał przyspieszać. Znaczy on cały czas rośnie, ale to już nie jest tak, że coraz szybciej. On rośnie, ale być może wyhamowuje. I to jest cecha charakterystyczna antropocenu. Na jakikolwiek proces nie spojrzymy, związany z działalnością człowieka, czy czasem nie, bo wiele rzeczy przyspiesza. To nie tylko tak, że w moim życiu mi się wydaje, że ja mam coraz mniej czasu na wszystko, ale może rzeczywiście tego czasu jest coraz mniej i to, co się gdzieś tutaj tego kawałkiem wyświetliło, bardzo, bardzo Was przepraszam. Ta ilustracja koncepcji, która gdzieś się pojawiła w 2019 roku, pewnie po raz pierwszy, granic planetarnych. Czyli naukowcy próbują zastanowić się, na ile już przekraczamy możliwości naszej planety, a na ile jeszcze jesteśmy w takich bezpiecznych granicach. I dla różnych sfer działalności człowieka, czy raczej efektów działalności człowieka, wyznaczono takie granice i te sfery działalności, to między innymi sposób użytkowania Ziemi, czyli zmiany sposobu użytkowania Ziemi na świecie, wykorzystanie wody słodkiej, czy już przekraczamy limity planety, czy jeszcze nie, przepływy biogeochemiczne, czyli sposób, w jaki zmieniamy przepływ pierwiastków, obieg pierwiastków na planecie, dotyczy to w szczególności fosforu i azotu, no między innymi integralność biosfery. Już nie mówi się tylko tak naprawdę o tempie wymierania gatunków, ale w ogóle o integralności ekosystemu planety i utracie funkcji ekologicznych przez ekosystemy planety. I to, co tutaj widać, to widać, że w niektórych sferach wydaje się, że jeszcze funkcjonujemy, nie wszystkie nam się wyświetliły, ale coś ono się może gdzieś tam będą jeszcze przewijać. W niektórych sferach funkcjonujemy, wydaje się, nasz wpływ jest znaczący, ale zdaje nam się, że jesteśmy jeszcze w stanie zatrzymać pewne procesy lub je odwrócić. W niektórych sferach przekroczyliśmy już dawno. Wydaje nam się, że uruchomiliśmy procesy, których nie jesteśmy w stanie już odwrócić ani zatrzymać. Dotyczy to między innymi przepływu pierwiastków, dotyczy to tempa wymierania gatunków i tak naprawdę nie wyświetliło się tutaj, bo to się od 2009 to się zmieniało, klimat, który też już jest na czerwonej linii. Fragmenty tego gdzieś będą się pokazywać dalej, także przeskoczmy, ja nie będę się rozwodzić nad tym dalej. Spojrzałam kiedyś tak obracając w Google Earth Ziemię, zaczęłam przybliżać powierzchnię planety w różnych losowo wybranych miejscach. To jest takie jedno z miejsc, jak klikniemy jeszcze raz i jeszcze raz. Okazuje się, że bardzo często, jak zaczniemy to, co nam się z daleka wydaje, patrzymy na planetę, ona jest taka zielona albo brązowa i to wszystko są lasy i góry, nam się wydaje, ale jak zaczniemy to przybliżać, to okazuje się, że zobaczymy regularną siatkę pól i ziem uprawnych. Szacuje się, że w tej chwili zawłaszczamy globalnie jako populacja ludzka 1/4 produkcji pierwotnej planety. 1/4 trafia bezpośrednio do nas. Zobaczmy, co się zaraz wydarzy. Ja nie mam pojęcia. O, to jest utrata lasów równikowych w ciągu ostatnich 250 lat. Zobaczmy, co się wydarzy dalej. Azot w wodach przybrzeżnych. To jest to. My bierzemy azot, który czerpiemy. Ja sobie bardzo długo nie zdawałam z tego sprawy. My go ściągamy po prostu z atmosfery. I w tej chwili ściągnęliśmy z atmosfery więcej azotu niż całe życie inne wszystkie inne organizmy z całej historii planety. To jest około chyba w tej chwili 120 ton azotu ściąganych z atmosfery rocznie. Ten azot spłukiwany jest z pól, rzekami spływa do mórz, tam między innymi prowadząc do wzmożenia zjawisk jak zakwity w tym toksycznych sinic. Jak spojrzymy dalej na produkcję fosfora, ona też bardzo długo wzrastała, natomiast fosfor ściągamy, wykopujemy z lądów i złoża fosforu się kończą. A fosfor jeden z podstawowych budulców i DNA i białka, ale też cząsteczki przekazujące energię w organizmach żywych. Ten zasób się kończy w skali globalnej. Produkcja w tej chwili przystopowała, co będzie dalej, nie wiadomo. Stężenie dwutlenku węgla, o którym była mowa, tu dane dla października tego roku, 4006 ppm, wartość średnia dla tego miesiąca. Spójrzmy dalej, to jest najwyższy, 300, to jest najwyższy historyczny poziom oszacowany na podstawie danych z rdzeni lodowych. Czyli w ciągu ostatnich 400 tysięcy lat nie było tak wysokich stężeń dwutlenku węgla w atmosferze.
Oczywiście wraz ze zmianami stężenia dwutlenku węgla w atmosferze zmienia się temperatura na powierzchni Ziemi. A ta nasza działalność dotyczy nie tylko atmosfery, powierzchni Ziemi, ale sięga także głęboko, głęboko w głąb, między innymi oceanów. Zwierzęta bezkręgowce z dna rowu mariańskiego, 11 km pod powierzchnią oceanu, mają przewody pokarmowe wypełnione plastikiem. Wypuszczamy do środowiska ogromne ilości przeróżnych związków. Jest ich ogromna ilość, więc sobie nawet jeszcze nie zdajemy sprawy, nie inwentaryzujemy, nie katalogujemy. I do niedawna nie potrafiliśmy mierzyć stężeń tych związków, bo one są w tak małych ilościach, to nam się wydaje, że to wszystko się rozpuszcza w tym oceanie i to rzeczywiście rozpuszcza się w tym oceanie. Rzecz w tym, że to są bardzo małe stężenia, których jeszcze niedawno nie potrafiliśmy mierzyć, w związku z tym też uznawaliśmy, że one są, że ich skutki są zaniedbywalne. Rzecz w tym, że zwierzęta, także my, organizmy, które żyją w drobnych stężeniach hormonów, pochodnych leków, antybiotyków i innych, są przez całe życie, przez całe swoje życie, przez całe pokolenia wystawione na ich wpływ. I to są efekty często subtelne, które niełatwo zauważyć. Koleżanka siedząca ze mną w pokoju na uniwersytecie badała wpływ fluoksetyny, czyli substancji czynnej z Prozaku, trzymając ryby w takich stężeniach, jakie jest średnie stężenie tego związku w wodach, w rzekach i w jeziorzach w Polsce. I co karasie wystawione na te drobne stężenia fluoksetyny robiły? No, normalnie karasie zachowują się tak, że w ciągu dnia trzymają się roślinności, bo tam są bezpieczne, a po zmroku, po zmierzchu wypływają w otwarte wody żerować pod osłoną nocy. Karasie na fluoksetynie jest trochę wszystko jedno, czy to jest dzień, czy to jest noc. Podobnie z innymi zwierzętami, podobnie zachowują się larwy warzyk, podobnie inne organizmy. Troszeczkę zmienia się ich zachowanie. Na ile to przekłada się na funkcjonowanie ekosystemów, tego nawet jeszcze nie wiemy. Żaby pod wpływem niewielkich ilości hormonów środowisków też nie umierają, ale zmieniają płeć na przykład. Zobaczmy dalej, czy się wyświetli. No właśnie, gdzie jest ta granica? Czy mamy rzeczywiście to szóste wymieranie, czy nie? Czy te efekty są subtelne i gdzieś one się dopiero złączą, zbudują jakiś jeden wielki efekt? Czy to już się dzieje, czy już mamy do czynienia z szóstym wymieraniem? Takie jedno z kryteriów, jedno z definicji masowego wymierania to, że ginie ponad 75% gatunków w ciągu geologicznie krótkiego czasu. Pytanie, co to jest geologicznie krótki czas wymierania, te pięć wymierań, o których też była mowa w filmie, to one się działy na przestrzeni, my sobie też nie zdajemy sprawy milionów lat często. A to tutaj dzieje się coś na naszych oczach, a tam to się działo w ciągu milionów lat, historia naszego gatunku to jakieś 300 tysięcy lat, tak? A są procesy, które my w ciągu naszego życia już obserwujemy. Żeby w ogóle mówić o tym, że jakaś część gatunków wymiera, to dobrze by wiedzieć, ile wymiera, a ile w ogóle jest gatunków na Ziemi. Opisanych gatunków jest 2 miliony z hakiem, w tym niecałe 2 miliony gatunków zwierząt, około 2 miliony gatunków zwierząt, 300 tysięcy gatunków roślin. Szacuje się, że tych gatunków zwierząt jest, zobaczmy, od 2 do 11 milionów. Zwracam uwagę, że wszystko, bo wkraczamy w taki obszar szacunków, tak, wkraczamy w taki obszar, gdzie nie jesteśmy w stanie zmierzyć i podać konkretnej liczby, tylko z dużym prawdopodobieństwem, z prawdopodobieństwem 95-99% możemy powiedzieć, że mamy na świecie między 2 a 11 milionów gatunków zwierząt. Szeroki zakres, ale jakoś tam, nie wiem nawet, czy wyobrażalny. Czyli patrząc na to, znamy zaledwie jakieś 12% gatunków występujących na Ziemi, tak, zwierząt występujących na Ziemi, tak szacujemy, ale prawdopodobnie znamy jakieś 3/4 istniejących gatunków roślin. Mhm. Poznajemy wciąż nowe. Jeszcze raz kliknijmy.
poznajemy wciąż nowe. Od 93 roku opisano 408 gatunków ssaków, czyli to jest 10% tej grupy. 184 gryzonie, 95 nietoperzy, 55 gatunków naczelnych. Czyli wciąż poznajemy naszych najbliższych kuzynów, wciąż odkrywamy wiele gatunków do tej pory nieznanych. Nie wiemy nawet ile jest gatunków zwierząt, które nam się wydaje, że są doskonale poznane. Dwa lata temu wybuchła dyskusja na temat tego, czy mamy żyrafy, które znamy, wszystkie należą do jednego gatunku, tak jak do tej pory myślano, czy jednak do czterech. Nie wiem, czy stanęło na jakimś konsensusie. W pewnym momencie pojawiła się propozycja, ona została mocno skrytykowana. Przyznaję, nie wiem, do czego doszliśmy, ale sami do końca nie wiemy, ile tych gatunków jest. Trudno nam to szacować, to po pierwsze. A po drugie, czy tak naprawdę różnorodność biologiczna to tylko liczba gatunków? Czy to są tylko gatunki, które występują, jest ich mniej lub więcej na planecie? Czy to czasem też są populacje? Czy w danym miejscu, czy w Polsce, w Europie występuje populacja danego gatunku, czy nie? To też jest różnorodność genetyczna. Czy w danej populacji występuje na tyle duże zróżnicowanie genetyczne, że po nawet jakiejś katastrofie, krachu, załamaniu populacji, to ona będzie w stanie odbudować dosyć szybko swoją liczebność i różność, i także utrzymać różnorodność. I w drugą stronę to różnorodność ekosystemów. Czy mamy na danym obszarze tylko pola i pola i łąki, czy mamy mozaikę środowisk i mozaikę funkcjonujących różnych ekosystemów. I przyglądając się różnorodności biologicznej na różnych poziomach, będziemy znajdować różne motywy, żeby tę różnorodność chronić. Na poziomie genów, to o czym przed chwilą wspomniałam, to zdolność populacji do adaptacji, występującej w danym miejscu populacji gatunku do adaptacji, odporność jej na zachodzące zmiany, zdolność też do ewolucji, do nadążania za zmianami środowiskowymi. Na poziomie populacji to występowanie w danym miejscu lub nie, w danym regionie populacji zapylaczy. Czy w danej lokalizacji jest to nieistotne na tym poziomie, jest, czy dany gatunek występuje na planecie, czy nie. Ważne jest, czy jest w danym miejscu, czy jest w stanie spełnić swoje ekologiczne funkcje, czasem istotne bardzo z punktu widzenia człowieka. Na poziomie gatunku oczywiście motywacje estetyczne czy egzystencjalne, fajniej nam się żyje na świecie, na którym jest manta czy panda, ale idąc dalej na poziomie ekosystemu, to są funkcje pełnione przez te ekosystemy. Zdrowa dolina rzeczna to zapewnianie nam i naturalnie funkcjonująca rzeka i cała jej dolina, czyli łącznie z lasami w górach, to jest zabezpieczanie nas przed powodzią, zatrzymywanie tej wody, gdy jest intensywny opad, to jest powolne oddawanie tej wody, czyli zabezpieczanie nas przed suszą i tak dalej, i tak dalej. Ekosystemy, które pełnią funkcje często przez nas zapominane i niedoceniane. I to taki może abstrakcyjny dosyć rysunek, ale chciałabym, żebyśmy się z niego szybko przeszli. Chciałam go odsłaniać po kolei, ale został zdradzony natychmiast. Wyobraźmy sobie, zastanówmy się nad tą koncepcją różnorodności biologicznej na różnych poziomach. Wyobraźmy sobie cztery, niech to będą łąki, a na tych łąkach gatunki zapylaczy czy gatunki kwiaty, niech każdy z nas może sobie wyobrazić to, co bardziej lubi. W 95 roku na łące A, tej pierwszej, były dwa gatunki, na łące B jeden z nich tylko niebieski, na łące C też jeden, ale inny, na łące D było ich pięć. Po 10 latach przechodzimy znowu sprawdzić, co tam jest i okazuje się, że na łące A wciąż są dwa gatunki, chociaż jeden został wyparty przez inny, na łące B pozostaje jeden, ale inny, na łące C, nawet jest ich więcej, wkroczył drugi, a na łące D dwa zniknęły, czy jeden zniknął, no ta różnorodność się zmniejszyła. Przechodzimy po kolejne 10 latach, patrzymy, co się tu zmieniło. No były dwa gatunki, są dwa gatunki, one zostały zupełnie podmienione, ale z tą różnorodnością na poziomie lokalnym nic się nie stało. Tutaj podobnie. Następowała wymiana gatunków, ale jest wciąż jeden. Tutaj różnorodność, czyli bogactwo gatunkowe wzrosło nawet z jednego do trzech, tutaj zmalało. To, co czasem jest robione podczas szerszych analiz, to jest brama średnia.
No, że mamy tak samo wzrosło, zmalało, w sumie nic się nie zmieniło. Na poziomie lokalnym różnorodność pozostała taka sama. A teraz spójrzmy na to wszystko globalnie. Spójrzmy, w 1995 roku mieliśmy na tych czterech łąkach w sumie występujących 5 gatunków. W 2015 praktycznie już tylko 2, bo jeden tylko w jednym miejscu występował. Czyli to co następuje, to następuje rozprzestrzenianie się gatunków pospolitych i unifikacja środowisk. I jeszcze kawałek. To, o czym cały czas do tej pory mówiłam, to mierzyłam różnorodność bogactwem gatunkowym, czyli liczbą gatunków, ale dochodzi jeszcze do tego dochodzą do tego wzajemne relacje, czyli czy jakiś jeden gatunek dominuje, czy gatunki pozostały w jakiejś tam względnej liczbowej równowadze. I jeśli weźmiemy te szacunki, które też gdzieś tam się pojawiały na filmie, to pojawiały się różne dane, takie bardzo ostrożne szacunki to są takie, że to tło, czyli takie naturalne tempo wymierania gatunków, to jest około jeden gatunek na każdy milion gatunków na rok. To się podaje na milion występujących gatunków. To, co mamy w tej chwili, strefa bezpieczna została określona na 10 gatunków. To, co się dzieje w tej chwili, szacowane jest tak ostrożnie na 100 gatunków, na milion gatunków na rok, ale niektóre szacunki mówią nawet o 1000. Te 100 gatunków, czyli ten dolny zakres, to jest przynajmniej. Tak, coraz częściej, coraz słyszę się mówi o tym, że to jest raczej 1000, a nie 10. Ale te 100 gatunków na milion gatunków na rok daje nam 1% ubytek w ciągu 700 lat, czyli to tempo z definicji masowego wymierania utraty 75 gatunków osiągnęlibyśmy w tym tempie po 14 tysiącach lat. Po pierwsze, w skali geologicznej, nam się wydaje to strasznie dużo, ale w skali geologicznej to jest tam chwila w porównaniu z tymi milionami lat, które liczymy, których liczymy pozostałe wymierania, a po drugie, jak mówię, to są bardzo, bardzo ostrożne szacunki. Tam w filmie pojawiały się dużo mniejsze liczby. Jak to wygląda? IUCN wydaje co roku wydawało do tej pory przynajmniej, co roku raport i szacowała status dla kilkudziesięciu tysięcy gatunków. Te wszystkie na szaro zaznaczone to są zagrożone, udział zagrożonych w danej grupie gatunków. Co trzeci płaz, w filmie pojawiło się, że połowa płazów właściwie chyba jest w tej chwili zagrożona, że prawdopodobnie połowa niebawem zniknie. Ten raport skupia się na gatunkach. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy on będzie dalej wydawany, bo troszkę odchodzimy od tej koncepcji tego skupiania się na rzeczywiście liczbie gatunków. To jest jakaś miara różnorodności. Od jakiegoś czasu, co 2 lata WWF wydaje Living Planet Report. Ja spotkałam się z nim po raz pierwszy 2 lata temu, w 2016 roku. Otworzyłam go i po prostu natknęłam się na raport złożony z publikacji, które wcześniej sama czytałam, publikacji źródłowych w topowych czasopismach naukowych, z których czerpałam wiedzę, przygotowując się gdzieś tam w swojej pracy. Zobaczyłam te dane zebrane, wyeksponowane, często graficznie, w piękny i przystępny sposób przedstawione. Dlatego też z takim czystym sumieniem pokazuję dalej. Coś, niektórzy pojawiają się takie argumenty, że organizacje pozarządowe to są ekolodzy w zrozumieniu nie naukowcy, tylko działacze. Czasem tak jest, ale z mojego doświadczenia to są często świetnie wykształceni, przygotowani eksperci. Natomiast tu to co mówię, ten raport WWF, to jego podsumowanie, taki skrót jest także dostępny w języku polskim, jest naprawdę świetną i rzetelną publikacją. To z 2018 roku ona się pojawiła półtora miesiąca temu. Tylko ją przejrzałam, ten sprzed 2 lat znam lepiej i z takim spokojem polecam. To, na czym skupia się ten raport, to między innymi taki wskaźnik Living Planet Index, który pokazuje spadek liczebności populacji w ogóle. To jest populacja kręgowców, to są liczby wyznaczone dla liczebności populacji, kilkunastu tysięcy populacji, około 4000 gatunków kręgowców. Zaznaczam, to są tylko kręgowce, czyli ryby, płazy, ptaki, ssaki, dziko występujących zwierząt. Liczba, bo to jest liczba,
liczba dziko występujących zwierząt w ciągu ostatnich 40 mniej więcej lat spadła o ponad połowę. Dane z tego roku, coś tu miało się ciekawego być może pojawić, miała zniknąć, być może 2/3 tego koła miało zniknąć. Dane z tego roku, tu jeszcze tytuł może się, przepraszam Was za to. To jest rzeczywiście, osiągnęliśmy 60% od 1970 roku, świetny wynik. To, co ta mapa pokazuje, to zwraca uwagę na jedną rzecz. Większość tych danych pochodzi z rejonów, które są najbliżej ośrodków naukowych, które się tym zajmują, czyli tak naprawdę z południowej półkuli, ze Stanów, Kanady, Europy, a nie z tych miejsc, gdzie jest największa różnorodność biologiczna. Tam mamy niedoszacowanie i tam nie jest wszystko do końca zbadane. Ważny wykres, który zniknął, który pokazuje, spadek liczebności populacji najbardziej drastycznie występuje w krainie neotropikalnej, ale też na naszej stronie globu, krótko mówiąc w tropikach, tu jest bardzo, bardzo gwałtowny spadek, pozostała ta mniej niepokojąca linia widoczna niewielkiego spadku liczebności populacji. Główne przyczyny to degradacja środowiska, zanik siedlisk gatunków w krainie północnej, tutaj w krainie nearktycznej, podobnie też na półkuli północnej, w Europie, w Eurazji. W dużej mierze to zanieczyszczenia środowiska, zmiany klimatyczne w strefie tropikalnej, to też często gatunki inwazyjne, choroby, a przepraszam, przede wszystkim eksploatacja gatunków. Nie tylko kręgowce. Ten raport WWF jest oparty w dużej mierze na danych dotyczących kręgowców, ale wiemy, że to nie tylko kręgowce spełniają podstawowe funkcje w ekosystemach. To pojawiło się także w prasie obiegło internet chyba w zeszłym roku wyniki badań spopularyzowane jako Armagedon owadów. Że rzeczywiście znikają owady. Taki pierwszy test, o którym też się mówi, to test przedniej szyby samochodu. Rzeczywiście, jak ja byłam dzieckiem i jechaliśmy na działkę oddaloną gdzieś tam 50 km od Warszawy, to podczas takiej godzinnej trasy cała szyba, ona była brudna, ona ją się czyściła, ale to było miejsce masowego ginięcia owadów. I dzisiaj tego jest mniej. Nie dlatego, że koniecznie nasze samochody mają bardziej aerodynamiczne kształty, czy jeździmy wolniej, to zdecydowanie nie, ale rzeczywiście tych owadów jest mniej. I badania przeprowadzone w Niemczech, prowadzone przez kilkadziesiąt lat w Niemczech, na terenie tak naprawdę obszarów chronionych, gdzie bardzo prostą metodą na postarte prześcieradło, czy też tkaninę, łapano latające owady. Okazało się, że od lat 90., że w ciągu 27 lat masa owadów latających, trudno liczyć owady na sztuki, po prostu je ważono. I ta masa ważonych w kolejnych dniach czy tygodniach przez dziesiątki lat spadła. Spójrzcie Państwo na wykres, to jest skala logarytmiczna, to znaczy tu mamy 0,1, to jest 1, a tu jest już 10. Moglibyśmy ją porządnie sobie wyciągnąć. To spadło, tak naprawdę ten spadek, to jest spadek o 75%. Czyli pozostała w ciągu, mamy dzisiaj 1/4 owadów, które występowały tutaj 27 lat temu. Tutaj pewnie coś pojawi się dziwnego, to miało zostać 1/4 tego koła widoczna, bo została ćwiartka. A przepraszam, jeszcze tutaj to co, a nie, nie cofam się. Dobra, to jedziemy dalej. Znikają i jak się, wcale nie jest śmieszne, jak się zastanowimy, ile to według tych szacunków, to znika ileś gatunków. Gdzieś tam jakiś czas temu przeliczyłam według obecnych wtedy szacunków 3 gatunki dziennie, czy 3 gatunki dzisiaj. Według tych szacunków, które też widzieliśmy w filmie, tych liczb, które byśmy tu przeliczyli, może się okazać, że to jest znacznie, znacznie więcej. Znikających raz na zawsze gatunków dzisiaj. Jest taka funkcjonująca w ekologii, gdzieś wypowiedziana przez metafora, przez jednego z ekologów wiele, wiele lat temu, metafora nitów wypadających z samolotu, anegdota opowiedziana o tym, o pasażerze,
samolotu, który zobaczył technika wykręcającego nity z samolotu i tłumaczącego się, że wszystkie nity samolotowi nie są potrzebne, żeby poleciał. Oczywiście, że nie są potrzebne, ale nigdy nie wiemy w trakcie danego lotu, jakie będą siły, jaka będzie pogoda, jakie będą naprężenia, ile tych nitów tak naprawdę będzie potrzebnych, żeby samolot doleciał do celu. Dzisiaj w trakcie filmu pojawiła się, uważam, piękniejsza metafora. Pojawiła się dzisiaj metafora orkiestry, z której po kolei znikają pojedyncze instrumenty. To trochę tak, jak ile nitów możemy wyciągnąć z samolotu, żeby on dalej poleciał, ilu muzyków, ile instrumentów możemy zabrać z orkiestry, żeby ona dalej była orkiestrą i dalej mogła grać. Sieci zależności w przyrodzie, to jak już ze szkoły pamiętamy, proste łańcuchy troficzne, proste ewentualnie sieci troficzne, nam się wydaje, że to nie jest nic skomplikowanego, ale tak naprawdę to jest całkiem skomplikowane. To jest uproszczona sieć zależności fragmentu ekosystemu północnego Atlantyku gdzieś tam. Czyli zaznaczone tylko najważniejsze zależności pomiędzy gatunkami. To jest złożony świat. Ekolodzy, czyli naukowcy starają się rozwikłać zrozumieć tę złożoność, zrozumieć jak zabranie jednego gatunku w jednym miejscu może wpłynąć na funkcjonowanie całej sieci. To takie abstrakcyjne ilustracje, jak sieć zależności może wyglądać, a to jest sieć zależności pomiędzy drzewami a grzybami, symbiontami mutualistycznie związanymi z nimi grzybami. Każda kulka, każde kółko to gatunek, każda kreska to zależne, występująca między gatunkami zależność. Patrząc na tę sieć, już możemy się domyślać, że są gatunki, których zabranie z tej sieci niewiele zmieni funkcjonowanie sieci jako całości. Natomiast są gatunki, których zabranie jednego spowoduje być może nawet rozpad całej sieci. Takie gatunki nazywamy gatunkami kluczowymi. Po angielsku keystone species ma jeszcze to znaczenie, że keystone w architekturze to jest ten kamień, który trzyma całą konstrukcję łuku. Wyciągnięcie tego jednego kamienia powoduje zawalenie się całej konstrukcji. Takim gatunkiem kluczowym w bardzo wielu ekosystemach jest często szczytowy drapieżnik. To takie moje poletko doświadczalne. Tatry, jeziora tatrzańskie, ja pracuję w zakładzie hydrobiologii, jestem ekologiem, też hydrobiologiem. Widok z góry, morskie oko i czarny staw. Bardzo podobne jeziora morfologicznie, podobne głębokości, podobne rozmiary i tak dalej. Tyle było tej historii. W czarnym stawie nie ma ryb. One jest tak ubogie, że tam nawet górale próbowali nieraz zarybić to jezioro, się nigdy nie udało. Pozostałe stawy tatrzańskie są zarobione. Morskie oko jest jednym z nielicznych, które są naturalnie zarobione. Tam rzeczywiście występują pstrągi, które wyjątkowo żywią się nie innymi rybami, tylko są jedynym gatunkiem ryb tam występujących zwierzętami planktonowymi. Jeżeli spojrzymy, weźmiemy lupę czy też mikroskop, spojrzymy na to, co się dzieje z różnorodnością tego planktonu, to się okazuje, że w morskim oku mamy bardzo zróżnicowany, różnorodny zooplankton, czyli liczne zwierzęta planktonowe, bardzo wiele gatunków. Natomiast w czarnym stawie, dokąd te ryby się nie przedostały, gdzie ich nie ma, mamy tak naprawdę dwa gatunki. Po prostu takie gatunki, które zdominowały całą przestrzeń. Nie miał kto ich przystrzec, zdominowały wszystkie zasoby. Tak naprawdę jeden z tych gatunków to występuje właściwie w kilku genotypach. To jest klon, który się tam rozprzestrzenił, nie rozmnaża się płciowo. Czyli znowuż, obecność jednego gatunku gdzieś na szczycie całej tej sieci prowadzi do zmiany składu i bogactwa całego, jak możemy pomknąć dalej. Jeszcze przeskoczyliśmy, dobra, się nie zepniemy. Coś przemknęło. Co przemknęło? Przemknął jakiś drapieżnik. A to świetne, uważam, to może pokażmy, bo to warto pokazać. Znowuż, tu są dwa jeziora, a to jest jedno jezioro przedzielone zagrodą. One się różnią jedyną rzeczą. Jedną rzeczą się różnią. W jednym z nich jest ryba drapieżna. Ryba drapieżna, która zjada ryby planktonożerne. Jak są zjedzone ryby planktonożerne, to ten zooplankton jest swobodnie, może filtrować fitoplankton. Czyli tam, gdzie są ryby drapieżne, mamy przezroczystą wodę. Tam, gdzie nie ma ryby drapieżnej, tam, gdzie zostały zabrane wszystkie ryby drapieżne, rozmnażają się, mamy dużo populacji ryb planktonożernych, wyżarty zooplankton i zakwity fitoplankton.
znowuż obecność lub nieobecność jednego gatunku. I teraz możemy przejść do wilków. Tak, tej historii chyba nie muszę opowiadać. Wilki z Yellowstone to pewnie, pewnie znacie tę historię. Po wielu latach reintrodukcja wilków doprowadziła do takich zmian w ekosystemie, idących wręcz do zmiany biegu koryta rzeki. I to się odbywa nie tylko poprzez rzeczywiście konsumpcję, to znaczy żerowanie wilków, polowanie na kopytne, ale poprzez same efekty, tak zwane, mówimy, efekty strachu. Sama obecność wilków sprawia, że jelenie odchodzą, schodzą z dolni, chowają się na stokach w lasach. Samice są mniej płodne, żerują w gorszych warunkach, mają mniej potomstwa. To nie tylko przez efekty polowania bezpośrednio, ale też poprzez zmianę zachowań ofiar, które się przekłada dalej na zmianę zachowań bardzo wielu, wielu innych gatunków. To jest tak już często opowiadana historia, że ja może nie będę nad nią się rozwodzić. W tamtej historii występują bobry, które wróciły na brzegę w momencie, kiedy nie zostały, te łąki nie były zgryzane do cna, zaczynały rosnąć łąki, kwiaty, krzaki, wróciły bobry, zaczęły zmieniać bieg rzeki. Znowuż, bobry to nie szczytowy drapieżnik, ale za to inżynier ekosystemu. Jeden z takich gatunków, którego obecność lub nie znacząco wpływa na funkcjonowanie całego ekosystemu. Tutaj na wiele funkcji ekosystemu związanych z funkcjonowaniem Doliny Rzecznej i pełnionymi przez taką dolinę funkcjami, łącznie z zatrzymywaniem wody i z oczyszczaniem tej wody w tej strefie przybrzeżnej. No i znowuż to jeszcze raz to, że to nie tylko to, co my widzimy, to nie tylko te znikające, wielkie, my zwracamy uwagę na te zwierzęta, tak zwane, mówimy na nie charyzmatyczne, te, które dobrze widać, są ładne, wydaje nam się miłe albo coś. To jest to, co się dzieje gdzieś poza naszymi oczami. To są te drobne różnice. To są te wypadające w bardzo konkretnych lokalizacjach, znikające populacje gatunków, albo nawet one mogą być, one nawet mogą gdzieś dalej występować, natomiast występują w tak małych liczebnościach, że nie są w stanie spełnić swojej ekologicznej w danym ekosystemie roli. Druga rzecz, no, to są te, na przykład, wpływ związków różnych wprowadzanych przez człowieka do środowiska. Występujące tak subtelne efekty, których czasem jeszcze nie potrafimy mierzyć, a przekładają się, nawet nie wiemy jak bardzo, na funkcjonowanie całego ekosystemu. No bo ekosystemy to nie tylko te produkty, te zasoby bezpośrednio, które możemy wyciągnąć, to drewno, które zabieramy z lasu, tylko to wszelkie pełnione przez nie funkcje. O paru tutaj wspomniałam. Można by się nad tym kołem tak naprawdę zatrzymać na całą taką dyskusję i podyskutować, ale to tak jak w przypadku rzek, funkcjonujących dolin rzecznych, samooczyszczanie się wody, w przypadku obecności zapylaczy, zapylanie też roślin uprawianych przez człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio pojawiły się badania pokazujące, że pora deszczowa w tropikach, pora deszczowa w strefie równikowej zapoczątkowana jest przez wodę wydobywającą się z lasu. Czyli to ewotranspiracja lasów równikowych, ta woda wydobywająca się bezpośrednio z drzew wprowadzona do atmosfery, to jest ta woda, która zapoczątkowuje porę deszczową, to są te spadające deszcze. Czyli likwidacja lasów to jest likwidacja deszczów. Mhm. No i takim jednym z tematów, który się tutaj gdzieś w tle przejawia, to nasze podejście do przyrody, nasze rozumienie przyrody, nasza chęć obcowania z przyrodą, nasze doświadczenie w ogóle przyrody. To taka ankieta, którą przeprowadzona przez teraz, czy dobrze pamiętam, dr Martę Jermaczek-Sitak. Odpowiedzi na pytanie, które z wymienionych motywów ochrony miejsc dzikich i pierwotnych są dla Ciebie ważne, a które nie. I ten, im ciemniejszy zielony, tym bardzo ważne, czerwone nieważne. Są przede wszystkim miejscem życia wielu gatunków roślin, zwierząt. Przyczyniają się do polepszenia jakości środowiska. Jesteśmy tego świadomi. Mamy obowiązek je chronić dla przyszłych pokoleń. Są miejscem ważnym dla nauki i tak dalej. Nie doceniamy dużej wartości ekonomicznej. Często dużo tych czerwonych odpowiedzi tutaj. Spójrzmy dalej. To są odpowiedzi na pytanie, jak dużą część naszego kraju należałoby oddać dzikości, pozostawić bez zagospodarowania. W tej chwili parki narodowe stanowią około 1% powierzchni kraju. Mhm.
No jesteśmy skłonni, tak przynajmniej sobie teoretyzując, oddać nawet powyżej, prawie połowa ankietowanych odpowiedziała, że powyżej 20% jest w stanie powierzchni kraju oddać na niezagospodarowanie. Czy to się da zrobić? No nie da się tego zrobić już na podstawie tego, jakbyśmy chcieli, żeby jak daleko od nas mieszkały pewne dzikie zwierzęta. Czy zabrałbyś swoje, w jakiej odległości od swojego miejsca zamieszkania tolerowałbyś, tolerowałabyś bobry 10, łosie 10 kilometrów. Kilometrów, uwaga, tak? Rysie, wilki już 30. No to nie da się, jak to sobie przeliczymy i jak zobaczymy, że wiatraka nie ma gdzie w Polsce postawić, żeby był dalej niż 3 km od miejsca zamieszkania ludzi, to się okazuje, że trudno pogodzić. Z jednej strony pragniemy tej dzikiej przyrody, cieszymy się, że ona gdzieś tam jest i doceniamy ją, a z drugiej strony, jak mamy się z nią spotkać blisko, to niekoniecznie. To trochę się jednak jej tej dzikości boimy, to może skomplikowany wykres, ale tak naprawdę to pokazuje, może nie wiem, tak zastanawiam się, czy przez niego przechodzi, czy nie, ale to, co powoduje, to, co urbanizacja powoduje, to z jednej strony zmniejszenie dostępności dla nas przyrody. No, mamy tylko mniejszy kontakt, chociaż tam nam się trochę wydaje. Jakbyśmy się dobrze rozejrzeli, to okaże, że nawet my mieszkuczuchy, w ogóle miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest przepięknym. Trochę jest hałaśliwie, ale oprócz tego jesteśmy w pięknym przyrodniczo miejscu i czas zacząć doceniać te odrobinki przyrody, bo tak naprawdę może niedługo nie być nic więcej. Ale to zmniejszenie dostępności przyrody dla nas to jest zmniejszenie ilości tej w cudzysłowie dostępnej dla nas przyrody i dzikości i jej jakość, czyli w ogóle nie mamy dostępu, żeby doświadczać tej przyrody. Czyli też w ogóle to połączone z naszym stylem życia miejskim sprawia, że my nie mamy tego doświadczenia bezpośredniego, tego spotkania z przyrodą, bo mniej czasu spędzamy gdzieś w przyrodzie, mniej o niej wiemy, w związku z tym mamy mniejsze z nią więzi, co prowadzi do rozluźnienia jakiegoś takiego emocjonalnego związku z przyrodą i potrzeby rzeczywiście jej ochrony. I to, co się teraz często mówi, to jak ważne jest, żeby wysyłać dzieci na dwór, żeby one miały od małego, od swoich pierwszych lat ten kontakt bezpośredni, fizyczny z przyrodą. Tu w tej pracy, która się pojawiła w tym roku, takim jednym z rozwiązań na to jest, proponowanych jest nauka obywatelska, oparta rzeczywiście na badaniu przyrody. Czyli to jest trochę też apel do nas, naukowców. Zawsze mnie zawołajcie ludzi. Wszyscy badajmy, wszyscy naszymi wszystkimi oczami, przyglądajmy się tej przyrodzie, to my mamy wciągnąć wszystkich. Dajmy się też wciągnąć wszyscy w ten proces badania przyrody, nie tylko po to, żeby ją badać, ale też po to, żeby utrzymywać z nią ten codzienny kontakt. Zachwyt, kiedy daleko, kiedy blisko. Coś tu pewnie chciałam jeszcze jakąś mądrą, głęboką myśl przywołać, ale gdzieś chyba się zagubiłam. Co się pojawiło na końcu tego raportu WWF tegorocznego? To, co mnie uderzyło, to jest to samo przesłanie, które pojawiło się w filmie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może coś zrobić. Ale to co na dole jest napisane, okres od teraz do 2020 roku będzie w naszej historii decydujący, czyli najbliższe 2 lata. Niedawno pojawił się raport dotyczący klimatu, którego mamy 12 lat na zredukowanie niemal absolutne, do 2050 absolutne wykluczenie emisji dwutlenku węgla, być może nawet wcześniej. Kolega, który się bliżej też zmianom klimatu przygląda, twierdzi, że te prognozy zmian klimatu sprzed paru lat mówiły, że taką pogodę, taki klimat, jak mamy dzisiaj, to mieliśmy mieć za lat 20 czy kilkanaście. Czyli te procesy rzeczywiście przyspieszają. No dobra, no to uznajmy, że to jest nasz punkt wyjścia. Mamy dwa lata, żeby coś sami przynajmniej z tym zrobić. I nam się może wydaje, że nic nie możemy i to jest tak, że w historii naszej następowały takie momenty zwrotne. Przewrót kopernikański wytrącił Ziemię z centrum wszechświata. Darwin zabrał nam to miejsce naszemu gatunkowi
kluczowe we wszechświecie, ale te dane, które spływają do nas dzisiaj, to co się dzieje na świecie, fakt, że żyjemy w antropocenie, czyli my kształtujemy powierzchnię planety, oddaje nam ją fizycznie w nasze ręce. To teraz my coś, kurczę, czas, żebyśmy my coś z tym zrobili. Tak, to ona. To właściwie chyba tutaj mogłabym skończyć, chociaż może jest jeden optymistyczny, jest optymistyczny jeden obrazek na zakończenie. Stężenie, gdzieś nie ma tytułu, stężenie ozonu. Nad Antarktydą, które żeśmy zatrzymali, żeśmy zrozumieli, jaki proces za tym stoi. Okej, okay, to wymagało ogólnoświatowej synchronizacji, dogadania się i akcji połączonej wielu państw, ale żeśmy zrozumieli, jaka to reakcja, żeśmy ograniczyli emisję, czy wykluczyli emisję pewnych związków i zatrzymaliśmy ten globalny proces. Być może inne też jesteśmy w stanie zatrzymać, to chyba tak, to zostańmy na tym optymistycznym obrazku, a to jeszcze o innych rzeczach możemy sobie pogadać, jak nam przyjdzie taka ochota. Dzięki.